Dzień dobry. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy na antenie telewizji Republika. Jesteśmy w Bukareszcie. Zakończyła się tu konferencja Mega. Make Europe Great Again. Uczyńmy Europę wielką ponownie. To druga z konferencji. Pod koniec tygodnia odbyły się dwie konferencje. Jedna w Budapeszcie, jedna w Bukareszcie, jedna na Węgrzech, jedna w Rumunii. Konferencje partii konserwatywnych, które spotykają się po to, żeby dyskutować o przyszłości politycznej. Zaplanowana jest jeszcze kolejna za parę dni jeszcze w innej części Europy. Postaramy się tam również być i pokazywać Państwu to, co się tam dzieje. Ale jednym z najważniejszych elementów tego, o czym dyskutują politycy i nie tylko politycy, dziennikarze, organizacje pozarządowe, tych konserwatywnych organizacji pozarządowych, think tanków, fundacji jest dużo więcej niż mogłoby nam się wydawać. One pojawiają się w tych miejscach. Jest między innymi ta polityczna rzeczywistość Unii Europejskiej, z którą dzisiaj mamy do czynienia. To może wypuśćmy w takim razie materiał, to do Donalda Tuska za chwilę wrócimy, bo chcieliśmy zacytować jego wypowiedź, ale to za chwilę do tego wrócimy. Ale zacznijmy od tego, cóż się wydarzyło w polskim życiu politycznym, że takie wielkie gwiazdy europejskiego, nowoczesnego sposobu myślenia nie znalazły się na listach wyborczych. To może do wprowadzenia tego tematu poproszę taką archiwalną wypowiedź pani Sylwii Spurek. Zastanawiamy się nad tym samym, nad takim trochę odwróceniem tego zagadnienia, no bo wiadomo, no okej, no krowa musi dawać mleko, ale żyje. Nie, ale dlaczego musi? No, jeżeli jest krową, tą tak zwaną mleczną, to chyba temat taki, że jak nie wydoi się, to ona boli ją tam, prawda? Ale proszę, panie redaktorze, tak. Z mlekiem nie jest jak z moczem. Nie daje się bez przyczyny. Czyli że stymulowane są te. No, krowy są gwałcone, żeby zostać zapłodnione. Tak zwany rejprak, proszę sobie sprawdzić w internecie. Mówię tutaj do słuchaczy i słuchaczek, na czym to polega. Na czym polega? No to jest jakieś takie sztuczne, czy to chodzi o, w sensie, to jest, chodzi o jakąś inseminację, tak? Czy to? No tak, krowy są gwałcone po to, żeby zostać zapłodnione, po to, żeby mogły urodzić i żeby dawać mleko. Żadna krowa, tak jak żadna kobieta, nie daje mleka. Proszę spojrzeć, tutaj jest masa kobiet. One nie dają mleka po prostu. Jaok, jak tak będziesz robił, to, no bo w zasadzie mam wrażenie, że kariera polityczna Sylwii Spurek, jak się właśnie dowiadujemy, głównie ze względu na tę wypowiedź i inne równie istotne, spowodowały, że jednak na listach się nie znalazła. I może pokażmy jeszcze Janina Ochojska też, no z jakichś powodów na listach wyborczych swojego ugrupowania się nie znalazła. Bardzo proszę. Janina Ochojska skrytykowała zapowiedź referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów. Zaznaczyła, że popiera przyjmowanie ich w granice naszego kraju. Co w takim razie za problem, jeżeli mielibyśmy przyjąć nawet 10, czy może nawet 50 tysięcy? No właśnie. Przypomnijmy, Aleksandra Prorok, Marian Kowalski, Cezary Gmyz. To są przecież to wielkie gwiazdy takiego, to niby znani ludzie, no ale ten progresywny sposób myślenia o rzeczywistości, no i okazuje się, że zabrakło ich na listach. Cezary Gmyz, dlaczego? No wcale mnie nie dziwi, dlatego że mamy do czynienia z tak zwaną mądrością etapu, a mądrość etapu polega na tym, żeby wygrać wybory europejskie. No z takimi ludźmi jak Sylwia Spurek czy Janina Ochojska, które doprowadzają do szału polską opinię publiczną, wygranie tych wyborów byłoby znacznie utrudnione, dlatego że Janina Ochojska jest skrajnie lewicową działaczką, która opowiada się za otwarciem polskich granic na nielegalną imigrację i to masową nielegalną imigrację, a w momencie, w którym Donald Tusk musiał się przeprosić z zaporą na naszej wschodniej granicy i nawet zapowiada wzmocnienie tej zapory, no to jest coś, co ewentualnie mogłoby mu przeszkodzić w uzyskaniu głosów tych ludzi, którzy sprzeciwiają się nielegalnej imigracji, a takich ludzi w Polsce jest większość.
A podobnie jest z Sylwią Szczurek, która tkwi od lat w oparach wegańskiego szaleństwa i problem polega na tym, że ona nie tylko jest weganką, bo to jest kwestia osobistego wyboru i każdy ma do tego prawo, ale ona próbuje narzucić swój styl życia wszystkim innym i najchętniej doprowadziłaby do zakazu hodowli zwierząt i zmusiła ludzi do tego, żeby jedli tylko i wyłącznie produkty pochodzenia roślinnego. No a jak patrzymy na jadłospis Polaków, no to raczej większość Polaków do tego jadłospisu wegańskiego nie chce się dać przekonać, chociaż oczywiście kuchnia roślinna jest smaczna i zdrowa. Sam też liczne potrawy roślinne jadam. Problem z Sylwią Spurek nie polega zatem na tym, że ona jest weganką, tylko że ona chce, żeby weganinem został Cezary Gmyz, albo na przykład Marian Kowalski, albo na przykład Aleksandra Prorok, albo ja. A ja nie chcę. Aleksandra Prorok, jak rozumie te ruchy na listach wyborczych ugrupowań opozycyjnych? Nie, przepraszam, opozycyjnych. Jakich opozycyjnych? Rządzących, przecież oni rządzą. No wiele osób chciałoby, żeby znowu były to ugrupowania opozycyjne. Natomiast tak, no ja sądzę, że premier Tusk i Koalicja Obywatelska, raczej Platforma Obywatelska, no próbuje wyważyć trochę swoje osoby, które ma na listach, bo ma świadomość, że no nie rozmnoży mandatów do Parlamentu Europejskiego. Ma świadomość, że Prawo i Sprawiedliwość może osiągnąć bardzo dobry wynik, ale jest jeszcze trzecia droga. Ale jest też Konfederacja, która patrząc na obecny przekaz może również ugrać kilka mandatów, więc muszą postawić na osoby znane, lubiane przez twarde elektorat Platformy, czyli na tych jedynkach muszą być faktycznie fajterzy platformerscy, którzy w ostatnich miesiącach no, to robili najczęściej to, co chciał elektorat Platformy, to znaczy potrzebował elektorat Platformy igrzysk. Natomiast pani Sylwia Spurek czy pani Janina Hojska, no niestety swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami ani nie rozszerzają elektoratu, ani nie są ulubionymi postaciami twardego elektoratu Platformy, a ja jeszcze z panią Sylwią Spurek mam jeszcze większy problem, bo z jednej strony to jest pani weganka, która no ta wypowiedź przed chwilą to mnie absolutnie zaszokowała, bo ja nie wiem, czy ona obrażała, kogo ona chciała obrazić przez tą wypowiedź, bo chyba troszeczkę rykoszetem dostało się też wszystkim kobietom z jej wypowiedzi. Natomiast z tą panią jest jeszcze większy problem, bo oprócz tego, że ona kocha warzywa, to kocha też na przykład drogie paski skórzane no, takich największych marek modowych, więc to taka troszeczkę lekka niekonsekwencja z jej strony. Więc sądzę, że po prostu twardy elektorat Platformy po prostu będzie na swoich ulubieńców głosował, na tych twardych fajterów, a nie właśnie na takie postacie typu pani Sylwia Spurek. Więc tutaj Platforma musi wyważyć, bo ma świadomość, że... ostatnie wybory samorządowe były też takim mocnym sondażem. Tak się zastanawiam, czy to nie jest... Zastanawiam się, czy to nie jest właśnie dowód na to, i tu do Mariana Kowalskiego się zwracam, że ten eksperyment, choć z drugiej strony, no skoro Łukasz Kochut ma się znajdować na listach, znaczy, że niektóre eksperymenty uznano za udane. No Łukasz Kochut stwierdził otwarcie w pewnym momencie, że on to w ogóle Polakiem nie jest, tylko obywatelem polskim. To chyba jest... Śmiało, jeszcze raz Aleksandra Prorok? Tutaj chyba jest ten eksperyment, który no, Platforma uważa za udany, bo tu jest, mamy jeszcze panią Różę Thun, która również zasłynęła w ostatnich dniach fantastyczną wypowiedzią, że w Unii Europejskiej no to głównym interesem to jest interes Unii Europejskiej. Obawiam się, że większość Polaków ma jednak znacznie inne zdanie, że jak idzie się do Parlamentu Europejskiego, to pierwszym interesem, o który się walczy, to jest interes własnego kraju, w tym Polski. Natomiast najwyraźniej wyborcy Platformy lubią takich właśnie swoich przedstawicieli, którzy będą walczyli o tą europejskość, no bo przecież oni się czują bardziej obywatelami Europy, więc no może to idą też tym krokiem, żeby właśnie trafić do tego, do tej części elektoratu.
Unijczycy polskiego obywatelstwa to też taka kategoria, która pojawiła się niedawno. Do tej pory to tak myślałem, że bardziej to dla jaj są takie sformułowania używane. No to może, skoro już wywołała Aleksandra Prorok tę wypowiedź, to pokażmy, co powiedziała pani Róża Maria Grafin von Hohenstein und Thun z domu Wośniakowska. Bardzo proszę. Praca w Parlamencie Europejskim to nie jest tak, jak wiele osób sobie wyobraża, że pracuje się tylko dla jednego regionu. Pracuje się po pierwsze dla całej Unii Europejskiej, po drugie dla całej Polski. Pan Kowalski, to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszeliśmy coś takiego, bo kiedy Donald Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej i padały pytania o to, co dla Polski robi Donald Tusk, to słyszeliśmy, on jest przewodniczącym całej Rady Europejskiej, instytucji unijnej i on wręcz nie może się zajmować polskimi interesami. Marian Kowalski. No tak, lata lecą, a widać, że cały czas mamy do czynienia z jakimś sowieckim człowiekiem, tym razem eurosowieckim, który ma większe plany niż reprezentowanie interesu jakichś lokalnych tubylców, których uważa za niewartych uwagi, z którymi można zrobić wszystko, no, dyktować im dietę, dyktować im jaką mają mieć walutę, dyktować przez jakiej produkcji okna mają wyglądać i czym się grzać. No tutaj, ale jednak jest pewna konsekwencja, no bo wprawdzie pani Spurek nosi te skórzane paski, ale ich nie je. To oni tak mają, że te niektóre produkty od zwierzęcy im pasują, inne nie. Butów też skórzanych nie jedzą, no to mogą powiedzieć, no o co wam chodzi, przecież o strojach nic nie ma, tylko raczej o diecie. To, że dieta, każda dieta niedoborowa ma pewne skutki uboczne, a dieta wege upośledza zdolności intelektualne, no to od dawna nie wiadomo. Ochojska, jak mówiła, że trzeba napuścić tych nowych Europejczyków, to mówiła to w czasach rządu PiSu, czyli to oni mieli obalać rząd PiSu. A jak już rządzi Platforma, to nie są do niczego potrzebni ci nowi Europejczycy i można ich tam spokojnie z nimi zrobić porządek. I zapewniam państwa, że następca ministra Kierwińskiego to zacznie sobie pozwalać z tymi szturmującymi granice znacznie śmielej niż Kierwiński z rolnikami. No a że radykałów zastępują zwykli hipokryci i cwaniaki, no to lewica tak ma nie od dzisiaj. Dość popatrzeć, jaki katalog, że tak powiem, wartości wyznawali gierutowcy, a jaki gierkowcy i jaruzelczycy. No to była inna kategoria ludzi, już własność prywatna była dobra, trzepanie kasiory było dobre. No, Róża Thun i jej wypowiedzi dotyczące Unii Europejskiej jako produktu i podmiotu konkurencyjnego względem państwa, więc takiego, którego urzędnicy nie mogą, przynajmniej jeżeli nie są Niemcami, występować w interesie swoich państw, to pogląd, który już wielokrotnie słyszeliśmy. Ale spójrzmy jeszcze na to, co powiedział w kwestiach dotyczących już naszej wewnętrznej polityki, wracając do niej, były polski premier Donald Tusk, jeśli mamy materiał z tweetem, który wczoraj pojawił się w przestrzeni publicznej. Bardzo proszę, wypuśćmy go teraz. Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 kilometrów od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota, zdrada czy jedno i drugie? Cezary Gmyz, jak rozumieć ten wpis i w ogóle te, bo to jest chyba szerszy element pewnej polityki, która jest realizowana przez polskiego premiera względem jego konkurentów.
Pani Kopacka, o którym pan premiera, tak jak mówiłem przed przerwą, to jest zjawisko ogólnoeuropejskie, że ci, którzy miziali się z Władimirem Putinem, ci, którzy podejmowali za kolana Ławrowa, w tej chwili udają głównych przeciwników reżimu na Kremlu, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, dlatego że te działania, które podejmował Donald Tusk, będąc po raz pierwszy premierem, to są działania w sposób jednoznaczny prorosyjskie. I wówczas nie mógł mówić Donald Tusk, że on nie wiedział, kim jest Władimir Putin. Było już po inwazji na Gruzję, było już po katastrofie smoleńskiej, było po szeregu wydarzeń, z których można było w sposób jednoznaczny wywnioskować, że Władimir Putin jest zwykłym dyktatorem, człowiekiem, który marzy o podboju Europy, a ta polityka, którą realizował Donald Tusk, to była polityka pochodna do tej polityki, którą prowadziła wcześniej Angela Merkel, a jeszcze wcześniej Gerhard Schröder. I tak naprawdę my nie byliśmy wtedy podmiotem prawa międzynarodowego, tylko wykonywaliśmy polecenia płynące z Berlina, płynące z Brukseli, co zresztą na jedno wychodzi. I z tego powodu no, Donald Tusk umizgiwał się do Władimira Putina. A to przecież nie Jarosław Kaczyński, to przecież nie inni politycy konserwatywni łazili po molo w Sopocie, obściskując się z Władimirem Putinem. To nie oni 2 dni przed katastrofą smoleńską wymieniali uściski w Katyniu. A to nie oni organizowali festiwale filmów rosyjskich, śpiewanie czastuszek, dogadywanie się służb specjalnych. To wszystko były działania podejmowane przez samego Donalda Tuska i jego rząd oraz ludzi również służb specjalnych, co było doskonale pokazane w filmie Reset i późniejszych również odkryciach Michała Archonia, naszego gospodarza, oraz profesora Sławomira Cęckiewicza. To była zdecydowanie akcja, która była zaplanowana i przeprowadzona z całą konsekwencją w interesie przede wszystkim niemieckim, ale również w interesie rosyjskim. Ja doskonale pamiętam z moich czasów, kiedy byłem korespondentem w Berlinie, co widziałem w gabinecie Angeli Merkel, a w gabinecie Angeli Merkel był ni mniej, ni więcej, tylko portret Katarzyny Carycy II, która była inicjatorką pierwszego i kolejnych rozbiorów Polski. Też pamiętam doskonale słowa Angeli Merkel, która udała się do Japonii. Tam rozmawiając na konferencji prasowej z japońskim premierem, stwierdziła, że Japonia wydaje się krajem odległym od Niemiec, ale to nieprawda, bo Japonię od Niemiec oddziela tylko Rosja. Jakby nie było kilku innych krajów po drodze, w tym Polski. No cóż, te niemieckie wątki w Resecie i myślę, że wielkiej tajemnicy, nie no, tak trochę zdradzę, bo ale skoro tak TVN ochoczo bierze się za atakowanie profesora Sławomira Cęckiewicza, skoro tu pojawił się wątek Resetu, to myślę, że takiej ogromnej tajemnicy nie zdradzę, jeśli powiem, że niebawem więcej informacji, których nie mieliśmy w momencie, kiedy powstawał serial Reset, bo tam w zasadzie z twardych dowodów na to niemieckie zamówienie Resetu mieliśmy tylko i wyłącznie notatkę Jarosława Bratkiewicza ze spotkania w Moskwie 9 maja 2010 roku, gdzie Bratkiewicz mówił, relacjonował rozmowę pomiędzy Merkel a Komorowskim na temat oceny Resetu, której dokonywała Angela Merkel, ale w publikacji, w książce, która już niebawem będzie dostępna, dużo więcej na ten temat, więc spokojnie państwo w TVN-ie mogą się już przygotować do kolejnego wzburzenia, do kolejnych publikacji tekstów, a myślę, że państwo mogą się też przygotować na nową dawkę wiedzy na temat tych ludzi. Za chwilę dołączy do nas Tomasz Sakiewicz, który jest tutaj w Bukareszcie. To już dosłownie za chwilę. Jeszcze zanim Tomka zaprosimy, to poproszę jeszcze Aleksandrę Prorok i Mariana Kowalskiego o komentarz do tego tweeta, do tego wpisu Donalda Tuska. Aleksandra Prorok. No dla mnie w tym twicie, abstrahując już od odwracania kota ogonem i jakby tutaj jest po prostu polityczny przekaz przed wyborami do Europarlamentu, gdzie jest po prostu mówienie nie, to nie my jesteśmy prorosyjscy, to oni są prorosyjscy, więc to my jesteśmy tymi dobrymi, na nas głosujcie, my jesteśmy tutaj absolutnie za Polską, za niczym innym. Znaczy, abstrahując od tego przekazu i ramowania tematu przez Donalda Tuska,
Ja tu widzę inną abstrakcyjną sytuację. Zobaczmy, jakby obecnie Donald Tusk jest premierem Polski i odnosi się do byłego premiera Mateusza Morawieckiego i zastanawia się, co Mateusz Morawiecki robi, na jakiej konferencji jest. No z tego, co ja pamiętam, to Donald Tusk jest premierem. No i generalnie zamiast odnosić się do swoich konkurentów, to powinien zająć się rządzeniem państwem i wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. A oprócz tego, że wrzuca takie tweety, to jeszcze kilka dni wcześniej nie omieszkał napisać, że on no tu się przeziębił, no i niestety nie może wziąć udziału w tamtym albo innym wydarzeniu czy spotkaniu. No to jest po prostu dla mnie śmieszne. I tak jest za każdym razem. Jak sobie państwo zobaczycie Twittera Donalda Tuska, ja sobie wczoraj przeglądałam, to generalnie jego Twitter to są same takie pyskówki do polityków Zjednoczonej Prawicy. A to do odniesienia do byłego premiera Morawieckiego, a to do prezesa Kaczyńskiego, więc nie wiem, czy może to jest objaw pewnego strachu Donalda Tuska, no bo on jest premierem obecnie, tak? Skoro uważa, że Polacy go wybrali, no to powinien zacząć rządzić, a nie tylko odnosić się na swoim Twitterze do Zjednoczonej Prawicy. I co więcej jeszcze państwu powiem, jak się przejrzy kancelarię premiera, Twittera kancelarii premiera, to te wszystkie zaczepki Donalda Tuska są podawane na oficjalnym profilu kancelarii premiera, która chyba też powinna się zajmować czymś innym, czyli prowadzeniem jakiejś polityki, jest... zarządzania państwem, a nie tylko odzywkami na Twitterze do obecnie polityków opozycji. No, ale to jest przecież treść, sens i jedyna obietnica wyborcza, którą ta ekipa realizuje. Marian Kowalski, krótki komentarz i za chwilę dołącza do nas Tomasz Sakiewicz. Marian Kowalski, bardzo proszę. Warto Tuska pytać, kiedy to on się tak naprawdę od początku wojny wybrał do Kijowa, skoro taki kozak, bo to wiadomo, że on jakoś do takich podróży się nie garnie. No ale niektórzy złośliwcy uważają Tuska za człowieka, który myśli, że Twitter i inne media społecznościowe służą do tego, żeby sprawić wrażenie, że mu, no, co to dużo mówić, podrasta pewna część ciała, która świadczy o dziewictwie. Taką był mój. O, to bardzo, jakbym to powiedział, bardzo gender to było, tak mi się wydaje. Okej, to jest Telewizja Republika. Wracamy za parę chwil. Proszę zostać z nami, a po, jak to mówią, breaku, Tomasz Sakiewicz, nasz szef, redaktor naczelny, będzie z nami. Bardzo proszę.